Cześć, słuchasz pierwszego odcinka podcastu Krew Mózg. W tym odcinku dowiesz się, dlaczego powstał ten cykl, o czym będę mówił ja i moi goście oraz tego, o czym mówić nie będę. Zapraszam. Cześć, to podcast Krew Mózg, podcast zaangażowany medycznie. Nazywam się Maciek Latos i w tych audycjach będę zastanawiał się nad sensem naszej pracy, ścieżkami rozwoju zawodowego i kierunkiem, w który zmierza nasz medyczny świat. Dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku podcastu Krew Mózg, podcastu zaangażowanego medycznie. Nazywam się Maciej Latos i jestem pielęgniarzem anestezjologicznym oraz ratownikiem medycznym. Jestem również historykiem. Kiedyś pracowałem w dziennikarstwie, teraz zajmuję się wyłącznie medycyną. Pracuję w jednym z warszawskich szpitali klinicznych oraz prowadzę bloga Intensywna Terapia Ratownictwo. Wcześniej prowadziłem bloga, można powiedzieć, polityczno-społecznego, pewnie dlatego, że właśnie ukończyłem studia humanistyczne i gdzieś to dziennikarstwo i media zawsze mnie interesowały. Dzisiaj postanowiłem połączyć te dwie pasje i zacząć nagrywać podcast medyczny, czego ten pierwszy odcinek jest wynikiem. Dlaczego zacząłem nagrywać ten podcast? Przede wszystkim dlatego, że jest to dla mnie ciekawa forma przekazu i myślę, że warto słuchać podcastów. Dlaczego i czym w ogóle jest podcast? Podcast jest pewną audycją radiową, ale nie nagrywaną na żywo, nie nagrywaną online, nagrywaną w zaciszu domowego, tudzież bardziej lub mniej profesjonalnego studia, po to, aby słuchacz mógł sobie kolejne odcinki, tak jak audycji radiowych, posłuchać. Natomiast plus jest taki, że można ich słuchać tak naprawdę wszędzie, o każdej porze, w wybranej z siebie tematyce i przede wszystkim nie ma reklam. To jest bardzo ważne. Dlaczego w ogóle podcasty? Przede wszystkim dlatego, że w obecnych czasach jest to bardzo trafna forma skierowania pewnych treści do odbiorcy. Podcast nie angażuje wzroku odbiorcy, tak jak książka, czasopismo czy artykuł medyczny. Pozwala robić pewne inne rzeczy, jednocześnie pozwalając się skupić na tym, czego chcemy wysłuchać, zajmuje nas przez długi czas. Książkę bierzemy i albo nam się uda ją przeczytać, albo nie. Często w dzisiejszym świecie bardzo trudno nam się skupić w dobie wielu obowiązków, a jednak doba ma cały czas tyle samo godzin. Zajmuje nas przez długi czas, możemy przy nim sprzątać, możemy zmieniać pewne czynności manualne, które wykonujemy, natomiast ciągłość słuchania pewnych treści na słuchawkach czy na głośnikach trwa i nie trzeba wielu rzeczy przerywać. Wygodnie się słucha tego w telefonie, można słuchać w drodze do pracy, w drodze z pracy i tak dalej. Trafia prosto do słuchacza, czyli to, co słuchacz dokładnie wie, czego będzie słuchał po wyborze kolejnego konkretnego odcinka. Jest pewnym medium osobistym, ponieważ tekst jest dosyć anonimowy w formie przekazu, mimo że jest ustalone autorstwo tego tekstu. No tutaj też mamy autora, natomiast tutaj sprzedajemy, jakby podajemy słuchaczowi już pewną część swojej prywatności, bo jednak przekazujemy to w formie ustnej, dajemy słuchaczowi głos, no a w tekście jakby nadal jesteśmy anonimowi, tak można powiedzieć, bez wyrazu, oprócz kwestii merytorycznych, które są bogate, oby częściej lub nie. Natomiast zapewnia pewną prywatność, ponieważ no, na szczęście podcast, w przeciwieństwie do audycji radiowych, pozwala wcześniej dużo bardziej przemyśleć zbudowanie odcinka i tego, o czym będziemy mówić. Dlaczego podcast? Dlatego, że w Polsce nie ma podcastów medycznych, przynajmniej do tej pory nie było. Wielokrotnie starałem się szukać tych podcastów, szukać tej formy przekazu jako wybór odbierania pewnych treści. No, natomiast okazało się, że w bazach, które są dostępne, tych podcastów medycznych nie ma. Oczywiście ogólnie rzecz biorąc, jakieś tam podcasty związane z medycyną są, natomiast jest to zazwyczaj coś około medycznego, bardziej popularno-naukowego niż stricte medycznego. I zastanawiając się nad tym podcastem, okazało się, że w tym czasie, kiedy u mnie trwał ten proces, pojawił się podcast medyczny w Polsce. Pojawił się do tego jeszcze bardzo blisko mojej dziedziny, czyli mówię tutaj oczywiście o Anestezjo Podcaście.
podcaście prowadzonym przez lekarza anestezjologa, w którym opowiada różne kliniczne i fizjologiczne aspekty swojej pracy. Tak więc nie udało mi się być pierwszym autorem podcastu medycznego, natomiast dalej mam nadzieję, że utrzymam trend rozwoju tej dziedziny i będę, i myślę, że już w tym momencie jestem pierwszym autorem, pielęgniarzem, który zaczął nagrywać podcast. A czym w ogóle dla mnie jest ten, osobiście już ten, stricte krew, mózg, podcast zaangażowany medycznie i media w ogóle? Przede wszystkim motywacją do samorozwoju. Tak jak pisałem kiedyś na blogu, znaczy piszę nadal, ale tak jak przyświecała mi pewna idea przy rozpoczęciu blogowania, to była ogromna motywacja do samorozwoju. Czyli żeby coś napisać i przekazać w jakiś rozsądny i spójny sposób, czy w formie tekstu, czy w formie audio, no to jednak trzeba się do tego przygotować. Trzeba się przygotować, szczególnie, że w dobie internetu wszystkie informacje można sprawdzić od razu, wszystkie nowości można sprawdzić od razu. No i tak naprawdę trzeba do tego podcastu, czy do tego bloga się bardzo dobrze przygotować. No i to jest bardzo dobra motywacja do samorozwoju i do tego zachęcam. Jest też takim przyczynkiem do tworzenia pewnych rzeczy dosyć wynikliwie, tak żeby zaskoczyć czytelnika, bo dzisiaj fala tych treści, które nas zalewają, jest ogromna, więc żeby zrobić jakąś inną jakość, zrobić coś zupełnie innego, no to jednak trzeba poszukać tej innej formy i tej innej świeżości. Dodatkowo, oprócz samorozwoju, jest to pewne moje spełnienie takich dziennikarskich zapędów. Pracowałem w gazecie niegdyś, studiując jeszcze historię. Pracowałem na różnych portalach informacyjnych. No i gdzieś tam to dziennikarstwo we mnie zostało. No pewnie jakby tego wynikiem też jest to, że ten blog Intensywna Terapia Ratownictwo powstał. De facto możecie obejrzeć, posłuchać, przeczytać mojego bloga pod adresem intensywnaterapia.com. Gdzieś tutaj w odmętach pomieszczenia, w którym nagrywam, słychać wiercenie i tego niestety nie jestem w stanie uniknąć, ponieważ cały czas sąsiedzi wykańczają mieszkanie, więc za to serdecznie przepraszam, ale nie będę tego odcinka nagrywał po raz czwarty. Musimy nad tym przejść do porządku dziennego. No i ostatecznie kolejnym punktem tym, dlaczego ten podcast jest dla mnie ważny, to, że jest to pewne wyzwanie. Oprócz się z motywacją do samorozwoju, to też jest wyzwaniem podobnie jak blog, czyli to troszkę wspomniałem o tym w tym pierwszym punkcie o samorozwoju, że jest pewnym wyzwaniem, że pewne rzeczy trzeba robić, trzeba je robić dobrze, trzeba się do nich przygotowywać. No i ostatecznie trzeba rozwijać, uważam, medycynę na czasie. Oprócz tego, że medycyna rozwija się stricte klinicznie, myślę, że warto rozwijać tą medycynę w takich aspektach innych. To przede wszystkim w mediach. To dlatego powstają blogi medyczne. Blogów ratowniczych już jest bardzo wiele. Również blogów pielęgniarskich jest bardzo wiele. I to jest bardzo fajne. To, że my jako personel pielęgniarski, ratowniczy i lekarzy również, ponieważ blogi lekarskie również powstają, jest bardzo wiele teraz i to świadczy o tym, że chcemy robić coś innego, że wychodzimy z tego dyżuru i chcemy znaleźć jakąś inną, trochę alternatywną rzeczywistość do spełniania swoich zawodowych celów. Dlatego mój podcast, mam nadzieję, że wpisze się w tę medialną medycynę w jakiś tam, mam nadzieję, chociaż najmniejszy sposób. O czym będzie ten podcast? Początkowo ten podcast miał nazywać się bardzo pielęgniarsko. Nie powiem dokładnie, jaka to nazwa była, ona była bardzo robocza. Myślałem, że jest fenomenalna. Po konsultacjach z moim przyjacielem okazało się, że to tylko w mojej głowie ona brzmiała tak świetnie. No i ograniczała się tylko i wyłącznie do personelu pielęgniarskiego. Więc zmieniłem koncepcję i żeby poszerzyć grupę odbiorców, stwierdziłem, że będzie to podcast ratowniczy. Z tego względu, że w pielęgniarstwie bardzo ważne jest również ratownictwo. No i stwierdziłem, że ta grupa będzie większa, jeśli to będzie portal taki stricte ratowniczy, nie zamykający się jednak na inne kwestie. No i następnie po przemyśleniu tego wszystkiego okazało się, że forma, którą wybrałem, tak naprawdę narzuca mi trochę wersję audio mojego bloga, którą prowadzę. Czyli
kliniczne aspekty ukierunkowane na pielęgniarstwo i na ratownictwo. I tak pomyślałem sobie, że w sumie jest to trochę bez sensu, bo jednak jest to po prostu przełożenie tego tekstu, który napisałem, a pewne rzeczy zostały już napisane i stwierdzam, że nie ma sensu ich przekładać na wersję audio. Szczególnie, że blog i tak powstał w taki sposób, aby był taką pigułką i wiedzą w kieszonkowym wydaniu, tak żeby nie przechodzić i nie wertować paru stron artykułów, tylko w konkretny, krótki sposób, dostosowany do naszych możliwości dyżurowych przede wszystkim, kiedy biegniemy z dyżuru na dyżur, kiedy mamy wolne, za bardzo nie mamy pewnie ochoty i siły i czasu czytać znów o medycynie. Natomiast czy to przed dyżurem, w drodze do pracy, czy w drodze powrotem, czy w trakcie dyżuru, kiedy jest chwila wolnego i można odpocząć, można przeczytać coś krótkiego, ale coś konkretnego. No i to miał być blog. Niestety okazuje się, że stety bądź niestety, wiedza cały czas się deaktualizuje i tekst można edytować bez problemu, natomiast podcastu i nagrania już nie. A dobrze by było, żeby jednak te odcinki poruszały pewne problemy, które są dosyć uniwersalne i aktualne, będą cały czas. Tekst można edytować, nagrania raczej już nie. No i ostatecznie z tego wszystkiego powstał podcast Krew Mózg, podcast zaangażowany medycznie. Krew Mózg, proste skojarzenie z fizjologii, tutaj ludziom, którzy są związani szczególnie z anestezjologią, intensywną terapią i opieką, ten zwrot fizjologiczny nie jest obcy. Będzie to podcast ogólny, skierowany do ludzi medycyny. No i ostatecznie będzie poruszał kilka bardzo ważnych kwestii, o których za chwilkę powiem. No i jeszcze chciałem wspomnieć chwilę o moim blogu, bo myślę, że przyczynek do jego powstania jest bardzo podobny do tego, dlaczego powstał podcast. Zacząłem prowadzić bloga przede wszystkim dlatego, że sam szukałem bardzo wiele razy różnych kwestii, które mnie interesowały, natomiast o których nikt nie pisał. No, przede wszystkim chodziło tutaj o takie typowo praktyczne aspekty pewnych rzeczy, jak na przykład bardzo cieszący się dużą popularnością artykuł o rozcieńczaniu leków, czyli wszyscy wiemy, w jakiej dawce mamy podać lek, wiemy czasami, w czym należy go rozpuścić, tudzież rozcieńczyć, natomiast często jest tak, że nie wiemy, w jakiej objętości. W większości to jest tak, że to jest kilka takich, powiedzmy, podstawowych i nie do ruszenia leków, które należy podać tak, a nie inaczej. Natomiast co z resztą, tak? No i zacząłem analizować, przejrzałem mnóstwo ulotek i innych zaleceń, no i się okazało, że faktycznie da się stworzyć taki artykuł, no i on jest bardzo popularny do tej pory, czyli to jest coś aktualnego w miarę, które powstało, no i cały czas widać jest potrzeba. No i ten blog generalnie po to powstał, żeby człowiek mógł otworzyć sobie, przypomnieć sobie pewne postępowanie bez zaglądania w obszerne artykuły, a jeśli odwołuję się do badań naukowych, których jestem bardzo dużym zwolennikiem, to też robię to w sposób konkretny. No i okazuje się, że przełożenie statystyczne jest tego, co sobie wymyśliłem i tych potrzeb. W ciągu 3 lat, bo ja prowadzę bloga od 1 stycznia 2015 roku, został wyświetlony ponad 1 000 000 razy. Więc uważam, że na jak tak specjalistyczną dziedzinę i do tego przede wszystkim skierowaną do pielęgniarstwa i do ratownictwa, no to chyba jest to dobra statystyka. Przez te 3 lata odwiedziło mnie mniej więcej 300 tysięcy osób, pojedynczych, unikalnych użytkowników, a ostatecznie dziennie mniej więcej około 1000 osób zagląda na tego bloga, więc jak zobaczyłem, że jest tutaj coś, co można stworzyć wartościowego i ludzie chcą o tym czytać, no to dlaczego by nie zrobić takiego podcastu? No i tutaj w końcu dochodzimy do tego, jaką tematykę będzie poruszał ten podcast. Przede wszystkim będzie poruszał ścieżki rozwoju zawodowego, sens całego sensu wykonywania naszej pracy i problemy, o których powinniśmy rozmawiać. Dlatego chciałem odejść od tej kliniki, żeby po pierwsze zostawić to na bloga, po drugie nie wchodzić po raz kolejny w coś, co już istnieje, tylko w formie audio. Kolejną sprawą to, że o pewnych rzeczach nie rozmawiamy i ja bym chciał te kwestie poruszyć, które są bardzo ważne w naszej pracy, natomiast które gdzieś tam się pomija. Ścieżki rozwoju zawodowego, żeby zobaczyć, że są naprawdę wspaniali ludzie, którzy potrafią robić wspaniałe rzeczy, którzy mimo wmawianej nam
jakiejś hierarchiczności i niższości w tym zawodowym medycznym świecie potrafią być wielcy. Jednocześnie będą pokazywać, że jest jakiś sens wykonywania naszej pracy, że są oczywiście problemy, ale o których możemy rozmawiać, które możemy poruszać i które możemy postarać się znaleźć ich przyczynę, a nie tylko je łatać. Więc tutaj też zdradziłem trochę, że tutaj przede wszystkim będę zapraszał gości, którzy będą opowiadać o pewnych rzeczach, czyli będą to przede wszystkim profesjonaliści. Będą to zarówno pielęgniarze, ratownicy, lekarze, jak i specjaliści innych dziedzin, którzy w jakiś sposób są w stanie wartościowe rzeczy do naszej pracy przemycić. I mimo, że te problemy będą, to zasadniczo ten podcast ma być jednak, mają być to audycje pozytywne. I tutaj trochę zdradziłem to, o czym teraz miałem powiedzieć, ale będę właśnie realizował swój pomysł w ten dwojaki sposób. Czyli po pierwsze będą to odcinki na zasadzie gadającej głowy, czyli mojej, gdzie ja będę opowiadał o pewnych rzeczach, które uważam, że są ważne i będę przedstawiał mój punkt widzenia. A druga dominująca, myślę, forma to będzie to, że będę zapraszał swoich gości, o których przed chwilką wspomniałem. O czym mówić nie będę? To też jest bardzo ważny aspekt tego odcinka, tak aby być w sumie szczerym ze słuchaczem, bo pewne rzeczy z automatu odrzucam i o pewnych rzeczach na pewno w tym podcaście nie usłyszycie. Po pierwsze, nie będzie to żaden coaching, mimo że to tak trochę coachingowo brzmi, ścieżki rozwoju zawodowego, sens naszej pracy, no to nie będzie to żaden coaching typu rozwój osobisty, dasz radę i tak dalej. Będę mówił o rozwoju zawodowym, bo nie da się całkowicie tego rozwoju osobistego od tego rozwoju zawodowego oddzielić, natomiast generalnie to będzie rozwój stricte zawodowy, a nie osobisty. Kolejna rzecz to nie będzie tutaj polityki i narzekania do waszych słuchawek. To też zostawiam na dyżurki pielęgniarskie, na Facebooka, natomiast ja bym chciał się tutaj zająć i zajmę się konkretami. Polityka, choć mnie interesuje, to uważam, że jest jej tak dużo w mediach, które nas otaczają zewsząd, że nie potrzebna w kolejnym medium jeszcze tych tematów poruszać. Także nie będziemy na pewno słuchać o stawkach, o tym, czy złotówkę nam podniosą, czy nie. I generalnie będziemy raczej dotykać problemów i szukać rozwiązań, ale nie takich tymczasowych ład. No i przede wszystkim uważam, że możemy rozmawiać o kwestiach systemowych, natomiast bez takich dywagacji, czy Zembala zostanie utrzymany, czy nie. Czy po złączeniu 3 klinicznych szpitali w Warszawie personel pielęgniarski zostanie zwolniony, czy nie? Nie, to zostawiamy. Bierzemy na warsztat rzeczy ważne, ale ważne na górze. Jakby pracę, jakby weźmiemy się od góry, a przychodząc tak naprawdę do pracy u podstaw. Te rzeczy pośrednie zostawiam na Facebooka i na dyskusje indywidualne. Bo generalnie uważam, że walka jest bardzo ważna, natomiast ma to być pewne, powiedzmy, taki zwrot sobie ukułem, dziennikarstwo medyczne, a nie taka medycyna śledcza. No i na koniec kilka spraw organizacyjnych. Częstotliwość wydawania podcastu to będzie co 2 tygodnie. Co 2 tygodnie otrzymacie nowy odcinek z nowym gościem, tudzież z nowym tematem przeze mnie poruszonym. Jestem otwarty na wszelkie propozycje tematów, jeśli takowe macie. Będę zapraszał gości i chętnie będę rozmawiał o wszystkich kwestiach, ale tylko te, które zaznaczyłem, że są przeze mnie do poruszenia. No i ostatecznie wszystkie odcinki znajdziecie na stronie internetowej tego podcastu krewmózg.pl. Dodatkowo będzie można tego podcastu wysłuchać w aplikacjach internetowych typu iTunes i innych dedykowanych konkretnym systemom. I tyle. Za 2 tygodnie się słyszymy. Bardzo dziękuję Wam za wspólne spędzenie czasu i do usłyszenia.